W Rabie, małopolskim dopływie Wisły, w 2022 roku pojawił się różowy zakwit. Wyglądało to, jakby ktoś rozpuszczał zabarwioną watę cukrową w wodzie. W tym samym momencie umierała Odra. Raba nie dostała takiego rozgłosu. Okazało się, że w Rabie pojawiły się bakterie purpurowe. Podobnie jak złota alga w Odrze, dobrze rozwijają się, kiedy jest ciepło, a wody jest mało. Rabie nie pomogły zanieczyszczenia, które do niej wpływają. Wędkarze mówili, że to nie pierwszy raz, kiedy na rzece widzą taką zawiesinę. I one na pewno są toksyczne dla organizmu wodnych. To nam potwierdzono, nawet jest to napisane w tej instrukcji. A ile są dla ludzi niebezpieczne, nie wiem. Wolałem nie sprawdzać, bo trochę mnie ręka spędziała, jak je tam dotykałem. Wolałem się nie kąpać. No na pewno nie są też estetyczne. To jest kolejna rzecz, o której tak już niewiele się współcześnie myśli. Już wszyscy właściwie się pogodzili w Małopolsce z tym, że się nie kąpiemy w rzekach. Dla mnie osobiście to jest jakimś totalnym absurdem i właśnie najlepiej pokazuje, jak drastycznej już sytuacji doprowadziliśmy. Po prostu ludzie się brzydzą, że... Raba to tylko wierzchołek góry lodowej. Małe rzeki w całej Polsce są zatruwane przez niesprawne oczyszczalnie, nielegalne rury czy zanieczyszczenia spływające z domów i działek. To jest robota ciężka do wykonania. Tak jak ta robota się zaczęła w przypadku walki ze smogiem i trwa mozolnie, wszyscy w gminach i... Wszyscy aktywiści i samorządowcy wiedzą, no, że idzie jak po grudach, ale idzie. No. I teraz przydałoby się, żeby w kwestii wód nie skończyło się tylko na wybudowanie oczyszczalni i potem zapominamy o problemie, tylko no, niestety no, po prostu bardzo, bardzo ciężka, żmudna robota, kosztowna dla wielu urzędów i jednostek samorządu. Się szykuje, czas ją zacząć. Co powinno się zmienić? Brakuje systemu reagowania na zanieczyszczenie rzek. Brakuje urzędników, którzy są przygotowani do kontroli. Brakuje narzędzi, a normy nie są dopasowane do rzeczywistości. Brakuje woli, żeby je zmienić. Paweł Augustynek Halny z Koalicji Ratujmy Rzeki mówi, że żeby coś się zmieniło, potrzebne jest wkurzenie. Musimy się wkurzyć, żeby zmusić władzę do reagowania. Może właśnie przyszedł na to czas. Więcej o Rabie, rybach, zanieczyszczeniach i wkurzeniu przeczytają Państwo w trzecim odcinku naszego cyklu Instrukcja naprawy rzek w OKO.press.